Viva il Papa! 250 rodzin ze wspólnot neokatechumenalnych, i to głównie wielodzietnych, rozesłał papież w misji Ad Gentes. Udadzą się one do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc na różnych kontynentach, w tym do Chin, Kambodży, Tajlandii, a w Europie także na Ukrainę. Towarzyszącym im w misji kapłanom Franciszek wręczył krzyże misyjne. Aulę Pawła VI wypełniło 7 tysięcy księży i świeckich z drogi neokatechumenalnej. Zadanie papieża to utwierdzanie braci w wierze, przypomniał Franciszek. I ja dziś potwierdzam wasze powołanie, popieram waszą misję, błogosławię wasz charyzmat. Idźcie w imię Chrystusa na cały świat, by nieść Jego Ewangelię. Ojciec Święty przypomniał, że droga neokatechumenalna już od lat wnosi nową obecność Kościoła tam, gdzie go nie ma, albo nie jest on w stanie dotrzeć do ludzi. Quanta solitudine, quanta sofferenza. Quanta lontananza da Dio. Ileż jest samotności, cierpienia, oddalenia od Boga na tylu peryferiach Europy i Ameryki, w tylu miastach Azji. Jak bardzo dzisiejszy człowiek na każdej szerokości geograficznej potrzebuje tego, by usłyszeć, że Bóg go kocha i że miłość jest możliwa. Te wspólnoty chrześcijańskie dzięki wam, misyjnym rodzinom, mają za istotne zadanie ukazywanie tego orędzia. A jak ono brzmi? Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje. Chrystus jest żywy wśród was.